Otwieram sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Jest to piąta sesja obecnej kadencji. Myślę, że ostatnia sesja w tym roku. Bardzo serdecznie witam panią burmistrz Bożenę Wojciechowską. Witam panią pełniącą obowiązki skarbnika, panią Monikę Niklas. Oraz witam panią sekretarz, panią Agnieszkę Gryszkiewicz. Witam państwa zgromadzonych na widowni. Witam radcę prawnego. Witam szanownych radnych. Szanowni państwo, porządek obrad, jaki otrzymaliście w dniu zwołania sesji, dzisiaj ma troszeczkę inne już brzmienie, inny kształt. W dniu dzisiejszym wpłynęło do mnie pismo od pani burmistrz. Bardzo proszę pani burmistrz zreferować obecny porządek o zmianie. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni państwo. Porządek nieco uległ zmianie. Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowych punktów. Upoważnienie burmistrza miasta i gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy oraz kolejne dwa wnioski. Odwołanie skarbnika gminy Bogatynia i powołanie nowego skarbnika gminy. Uzasadnię może później, jak przejdziemy do tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W tym momencie głosujemy na ten porządek. Który po zmianie wygląda następująco. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Podjęcie uchwał w sprawie 2.1. Wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok. Projekt numer 31.2018, punkt 2.2. Upoważnienie burmistrza miasta i gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy. Projekt numer 27.2018, dalej punkt 2.3. Odwołanie skarbnika gminy Bogatynia, projekt numer 32.2018. Punkt 2.4. Powołanie skarbnika gminy Bogatynia. Projekt numer 33.2018. Punkt 3. Zamknięcie obrad. Nie widzę uwag do przedstawionego porządku o zmianach. Bardzo proszę, kto z państwa jest za nowym porządkiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na sali obecnych jest 16 radnych. Głosowało 14 radnych. Za nowym porządkiem było 14 radnych. Dwóch radnych nie głosowało. A więc obradujemy według nowego porządku obrad. Bardzo proszę panią pełniącą obowiązki skarbnika o przedstawienie zmian budżetu gminy na 2018 rok. Pani przewodnicząca, państwo radni, szanowni państwo na widowni, chciałabym referować projekt uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na gminy na rok 2018. Jest to już ostatni projekt, są to ostatnie zmiany w tym roku. Tych zmian już nie jest dużo i pozwolę sobie po prostu odczytać. Uchwała Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994,
ze zmianami, z późniejszymi zmianami artykułu 211, 212, 218 oraz artykułu 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące kwota 500 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 241 187 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego wydatki bieżące kwota 228 187 zł, wydatki majątkowe 13 tysięcy złotych. Punkt drugi. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o 240 687 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego wydatki bieżące 240 687 zł. Paragraf trzeci. Zwiększa się dochody jednostek zgromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 4750 zł. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki finansowane dochodami jak wyżej o kwotę 4750 zł. Punkt trzeci. Załącznik nr 11. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi i wydatki nimi finansowane do uchwały 71/579/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu gminy i miasta Bogatynia na 2018 rok będzie wynosił w stronie dochodów budżetowych 172 236 986 zł 73 grosze. Po stronie wydatków budżetowych 187 956 441 39 groszy. Deficyt budżetu 15 719 454 zł 66 groszy. Przychody budżetu 24 804 000 zł. Rozchody budżetu 9 084 545 zł i 34 grosze. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Bogatynia. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część uchwały nr 71/579/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Bogatynia na 2018 rok. Ja przejdę od razu do uzasadnienia, czyli do, pominę załącznik nr 1, nr 2, uzasadnienie do załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni. I tutaj właściwie zmiany dokonywane w tej uchwale dotyczą przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 241 187 zł. Z tego po stronie dochodów zwiększamy 500 zł. Jest to dział 750 promocja jednostek samorządowych, samorządu terytorialnego. A mamy tutaj dotację ze starostwa powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem na nagrodę za udział w konkursie pod nazwą Nasza Wieś, mamy czym się pochwalić. Jest to kwota 500 zł, która zostanie wydatkowana przez Stowarzystwo Drachów. Zwiększa się wydatki budżetowe o ogółem 241 187 zł, z czego Urzędy Gmin, paragraf 606, będzie to 13 tysięcy i tutaj przeznaczenie na zakup serwera na potrzeby nowej wersji systemu obsługi kadr i płac, kwota 13 tysięcy i 500 zł jest to, są to właśnie wydatki sołectwa Bratków dokonywane z dotacji starostwa powiatowego w Zgorzelcu. Dalej mamy dział 801 i jest tutaj łączna kwota 100 500, jest to dział oświaty.
I tu zwiększamy już, były to ostatnie wnioski o zwiększenia planów finansowych, takie zaspane, spóźnione jednostki oświatowe, które złożyły jeszcze wnioski o dodatkowe środki na wynagrodzenia. I tutaj mamy łącznie 97 500. Kwota z przeznaczeniem dla szkoły numer 1 jest to 52 500. Szkoła podstawowa numer 3 10 000 oraz szkoła podstawowa numer 5 łącznie 35 000. Tutaj dodatkowych źródeł dochodu nie ma, natomiast zwiększenia tych wydatków pochodzą z przeniesienia z innych miejsc budżetu gminy bądź przeniesienia w ramach własnych środków w jednostkach budżetowych. Dalej mamy stołówki szkolne, jest to rozdział 801-48 i również paragraf 401, czyli wynagrodzenia, zwiększa się wydatki o 3000, jest to szkoła podstawowa numer 5. Kolejny dział jest to 852 i tutaj przeniesień wydatków dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale 852-19 są to usługi 4000. Tu, jak już wspomniałam, są przeniesienia wydatków Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. I w rozdziale 852-30 pomoc w zakresie dożywiania 10 200 łączne przesunięcia, jest to kwota 14 200. Dalej mamy dział 854 w rozdziale świetlic szkolnych. Zwiększa się wydatki o kwotę 3287 zł. Jest to również przeniesienie wydatków między działami bądź rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Szkoła numer 5 1300 zł i szkoła w Porajowie 1987. Paragrafy wskazują tutaj na wynagrodzenia oraz zwiększenie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale 855 i jest to rozdział, pozostała działalność w dziale Rodzina 855-95, zwiększa się usługi o kwotę 87 tysięcy z przeznaczeniem na dożywianie i schronienia osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Bogatynia. To są również przeniesienia wydatków Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny. Dalej mamy dział 900 i tutaj zwiększa się wydatki budżetowe w dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, łączną kwotę 17 800. W rozdziale Gospodarka Odpadami 11 000 jest to kwota na pozostałe odsetki 10 000 oraz 1000 zł koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego. No, musieliśmy zabezpieczyć tutaj te kwoty z uwagi na pozawierane umowy subrogacji. Mamy tutaj już odsetki od tych umów, które należy zapłacić, żeby wywiązać się z tych umów przesuwających terminy płatności zawarte jeszcze przez poprzedniego skarbnika. Dalej mamy rozdział 903, oczyszczanie miast. I tutaj zwiększamy wydatki o 1300 zł na wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych. Jest to również przeniesienie wydatków, przy czym jest to Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu. W rozdziale 915, czyli oświetlenie ulic, zwiększa się wydatki o 5500 zł. Jest to opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach. I tutaj również dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale Gospodarki Gruntami i Handlu. Dział 921 jest to zwiększenie wydatków o kwotę łączną 4900 zł. I są to pozostałe zadania w zakresie kultury, rozdział 921-05. I tutaj dokonuje się przesunięcia wydatków o kwotę 200 zł, Rada Sołecka w Posadzie. Dalej jest rozdział 921-09, czyli ośrodki kultury, świetlice i kluby. Przesunięcia, a tu zwiększenie wydatków o kwotę 4700 zł na zakup energii elektrycznej, cieplnej wody w świetlicach wiejskich, siedzibach rad osiedlowych oraz siedzibie multifunkcjonalnego centrum turystyku. Jest to kwota 4000 oraz zakup usług różnych związanych z działalnością rad osiedlowych i rad sołeckich. Tu również dokonujemy przesunięcia wydatków. I po drugiej stronie mamy zmniejszenie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 240 687 zł. Jest to dział zadań z zakresu geodezji i kartografii. Tu
tutaj zmniejszamy 6800 zł na zakup map sytuacyjno-wysokościowych. W rozdziale 750, czyli administracji publicznej, zmniejszamy łącznie kwotą 27400, z czego w rozdziale rad gmin kwota 3400. Są to przeniesienia wydatków w wydziale w biurze rady. 2000 z usług remontowych, z usług, pozostałych usług ściągamy tutaj 1000 zł oraz wydatki na szkolenia pracowników, na delegacje w podróże służbowe 400 zł. I to również jest przeniesienie wydatków w inne miejsce, gdzie wydatki zostają zwiększone. W rozdziale 750-23 zmniejszamy kwotę 24 tysięcy, z czego z umów zleceń, które zaplanowane były w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, mamy 13, zmniejszamy 13 tysięcy. Natomiast w wydatkach bieżących Wydziału Finansowego zmniejszamy 11 tysięcy, przenosząc je na zakup, tutaj akurat był serwer potrzebny do działu płac i kar. Po kolei zmniejszamy również w dziale 801, czyli w dziale oświaty, zmniejszamy odpis, zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 80 601 zł. I tutaj w rozdziale gimnazjów zmniejsza się 4214 zł, przenosząc wydatki na odpis funduszu socjalnego w szkole w Kurajowie. Zmniejsza się wydatki w wysokości 74 400 w rozdziale liceów ogólnokształcących. Przeniesienie wydatków dotyczy liceum ogólnokształcącego w Kurajowie. W dziale 801-52, czyli w zadaniach realizowanych wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy, zmniejszamy odpisy na fundusz socjalny, jest to 1987 zł i dotyczy to szkoły w Kurajowie. W dziale 852 pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia 68 386 zł. Również wydatki te, zmniejszone wydatki dokonane są w ramach przeniesienia środków w ośrodka pomocy społecznej i wspierania rodziny. To będzie 26 tysięcy przy dodatkach mieszkaniowych. 42 386 zł w ośrodkach pomocy, w rozdziale ośrodków pomocy społecznej. Zwiększając wydatki w innych działach. W rozdziale 854-15 w paragrafie pomocy uczniom o charakterze socjalnym dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 56 tysięcy również na wniosek Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dokonuje się zmniejszenia kwoty 900 zł. I z tego 700 zł jest to wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamp przy siedzibach świetlic miejskich i multifunkcjonalnych centrum turystyków. Kwota 700 zł i są to wydatki przenoszone w ramach środków Biura Rady Miejskiej oraz zmniejsza się wydatki również kwotę 200 zł przy wydatkach Rady Sołeckiej w ustawie. I to też są środki Biura Rady. Dalej jest dział 921, czyli pozostała działalność w zakresie kultury. Zmniejszamy tutaj 600 zł i są to składki od umów opiekunów świetlic i palaczy, przesuwając te wydatki do innych rozdziałów, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dalej jest rezerwa ogólna, kwota 594,93 zł. Rezerwa na zarządzania kryzysowe 440 882,68 zł. Oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Jest to kwota 3706,19 zł. Po stronie przychodów kwota nie zmienia się w stosunku do poprzednio podejmowanej uchwały. Jest to 24 804 000 zł. Po stronie rozchodów mamy 9 084 545 zł 34 grosze. Z tego składu zaciągniętych kredytów to 7
754 545,34 zł. Oraz spłata zaciągniętych pożyczek to 1 330 000 zł. I tyle uzasadnienia do uchwały. Są to, jak już wspomniałam wcześniej, ostatnie przeniesienia środków, ostatnia korekta budżetu na rok 2018. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie widzę uwag, ale dalej. Jest pan Artur Oliasz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, szanowni radni, ja mam dwa pytania odnośnie zmian i sytuacji tego budżetu i jedno przyszłego, to proszę o wyjaśnienie, bo mam taką jedną małą wątpliwość. Pani skarbnik, wiadomo było, że dwie spółki, w którym jesteśmy jako samorząd miasta, obecnie właściciele, to są Górnolotnictwo Wodociągi i Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania, sprzedało swoje roszczenia wobec gminy podmiotowi skupującemu zobowiązania. I teraz, czy to prawda jest, że do 15 listopada mieliśmy spłacić firmie, która skupiła jedne zobowiązania wobec gminy dla gminnego przedsiębiorstwa oczyszczania? I czy to prawda jest, że po 15 listopada, kiedy nie spłaciliśmy, jeden podmiot sprzedał drugiemu roszczenia te same wobec gminy? I ile nas to już kosztuje i ile będzie nas to przewidywanie kosztowało brak spłacenia tych zobowiązań, już nie mówię wobec spółek, którym zlecaliśmy zadania, a po tej czynności jakie będą koszty całej tej operacji obsługi finansowej? Bardzo proszę. Jak już Państwo wiecie, wypowiedziałam ten temat kilkakrotnie. Dwie spółki sprzedały wierzytelności, z których nie są to zobowiązania gminy, z których gmina się nie wywiązała. I faktycznie, tak jak pan radny wspomniał, 15 listopada upływał już termin, to już nawet nie faktoring, tylko to była podpisana umowa subrogacji. Bo pierwszym etapem był faktoring, który był zawarty między spółką a podmiotem, który te wierzytelności odkupił. Pierwszy termin już minął, więc w tym momencie podpisana była umowa subrogacji i właśnie termin spłaty tej umowy, spłaty wierzytelności wynikające z tej umowy subrogacji, termin zapadalności był na 17 grudnia, to już kolejna. I w związku z tym to, co wynikało z umowy, to prowizja, którą zażyczyła sobie ta firma podpisująca z nami umowę subrogacji, z gminą umowę subrogacji. Jest to kwota rzędu niecałych 10 tysięcy oraz do tego odsetki naliczane od kwoty zobowiązania, czyli od 3 995 000 zł. Ta łączna kwota, to jak dobrze pamiętam, bo mam przed sobą dokumentów, to było 4 miliony już na etapie terminu zapadalności tej umowy subrogacji, była to 4 017 000 zł, czyli jak dobrze liczę, 22 tysiące jesteśmy winni samych prowizji odsetek na tą chwilę. Na moją wiedzę, ja dostałam właściwie od firmy zainteresowanej, dostałam skanę tych umów, ponieważ nie dysponowaliśmy żadnymi dokumentami, z których właściwie tydzień przed terminem zapadalności okazało się, że te kwoty są do spłacenia. Niestety, ale byliśmy zmuszeni podpisać umowę odraczającą termin spłaty. Mamy przesunięty termin na 30 stycznia. Nie było innego rozwiązania z uwagi na sytuację finansową gminy. Więc od razu mówię, tutaj wprowadzone jest te 10 tysięcy, bo podpisana umowa już nie liczy od odsetek, więc od kwoty, którą byliśmy winni firmie, trzeba byłoby zapłacić kolejną prowizję, bo niezbędne jest i nieuniknione podpisanie kolejnej umowy przedłużającej termin tej płatności. To jest jedna sprawa wierzytelności GPO. 3 990
75 tysięcy. Natomiast jest jeszcze jeden temat. Jedno zobowiązanie, którego gmina nie spłaciła, jest to kwota ponad 2 775 tysięcy i tutaj 31 grudnia również kończy się termin płatności tych zobowiązań. Jest to jeszcze umowa faktoringu. Natomiast nieuniknione jest również przedłużenie terminu płatności i podpisanie kolejnej umowy przedłużającej ten termin. Nie mamy innego wyjścia, ponieważ wszystkie zobowiązania bieżące, które mamy do zapłacenia, to jedno, a to, co nas jeszcze spotyka po drodze, to drugie. Pewne rzeczy się nie spodziewaliśmy, pewne elementy musimy przesunąć i borykać się z tym już w styczniu. Także, tak jak wspomniałam wcześniej, na chwilę obecną wiemy o 22 tysiącach na już. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Ja jeszcze tylko może taki komentarz, że tego nie wiem, czy poprzednia rada była informowana o takich decyzjach skutkujących akurat takimi poczynaniami finansowymi, ale nie będziemy tego już oceniać. Mam nadzieję, że oceni tak to inny, dlatego że jest to działanie wymierzone na szkodę spółek, na szkodę budżetu i na szkodę mieszkańców, dlatego że to są naczynia powiązane. Także mam nadzieję, że sprawa ta też zostanie wyjaśniona. Jeszcze mam jedną uwagę co do przyszłego budżetu pani skarbnik, dlatego że to znów się wiąże z tą spłatą, nie spłatą tych zobowiązań wobec Bogatyńskich Wodociągów i Orzeszania. To wynika też z sytuacji, kiedy Bogatyńskie Wodociągi Orzeszania wystąpiły z nową taryfą do Wody Polskiej, która akurat akceptuje podwyżkę cen odejście na terenie całego kraju, więc jeżeli mamy zapisane w budżecie, a są takie pieniądze zapisane w budżecie, czy nie będzie to skutkowało tym, że jeżeli podejmiemy uchwałę budżetową w styczniu, czy to będzie 9, czy 28, Bogatyńskie Wodociągi Orzeszania nie zaczną naliczać cen wody od 1 stycznia za metr sześcienny w ostatkach takich bez dopłat. I czy nie powinniśmy podjąć uchwały chociaż intencyjnej takiej, że stosujemy dopłaty do wody na poziomie roku 2018 po tych zmianach taryfowych, które obowiązują już w Bogatyńskich Wodociągach Orzeszania. Dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik. Na chwilę obecną, na moją wiedzę, jest już gotowy projekt uchwały dotyczący dopłat do wody. Ja myślę, że początkiem stycznia będzie podjęty ten temat i na komisjach, i również na sesji Rady Miejskiej. Na pewno trzeba jeszcze przedyskutować ten temat ze spółką, to przede wszystkim, bo jak pan radny wspomniał, na pewno ta kwota przechodzi nam na przyszły rok ze zobowiązań, więc automatycznie te 5 milionów, które mamy w projekcie, to już dużą część zabierze nam spłata tego zobowiązania, które mamy przesunięte, którego termin mamy przesunięty na koniec stycznia. Na pewno będzie to do podjęcia, na pewno będzie to także do regulacji, jeśli chodzi o kwotę, którą należy zawrzeć w budżecie na 2019 rok, ale ten temat będzie podejmowany na początku stycznia 2019 roku. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę radny Zbigniew Szatkowski. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, proszę przepraszam. Mogłoby się wydawać, że dzisiejsza sesja z jedną skromną uchwałą dotyczącą zmian w budżecie na rok 2018 zakończy problem bogatyńskiego samorządu, że będziemy mogli spokojnie wejść w kolejny rok, a przy składaniu życzeń ten aspekt finansowy będzie można sobie pominąć. Otóż tak nie jest. W momencie, kiedy pojawiają się ciągle nowe wątki dotyczące zobowiązań, tymi rada jest zaskakiwana. Przypomnia mi się taka historia z przekazywania władzy w miejscowości Kowary, gdzie wszystko wyglądało jak należy. Wstępująca władza przekazywała nowej władzy swoje obowiązki i informowała o stanie
zobowiązań o sprawach pilnych, mniej pilnych, co należy zrobić w najbliższym czasie, jakie są zobowiązania gminy. Tego nie zrobiono. Tego nie zrobiono i my się borykamy w tej chwili i będziemy się borykać. Co więcej, trzeba powiedzieć, że to chyba nie jest ostatni kredyt, ten, który zaciągamy w najbliższym roku, to znaczy w 2019, z pewnością będzie trzeba sięgnąć po kolejny kredyt, dlatego że przecież podatki od firm, od osób fizycznych nie będą wpływały do kasy w styczniu, bo tym podatnicy mają czas na urolowanie tej daniny do końca marca. Czyli to jest taka smutna refleksja z tego wszystkiego. Tym smutniejsza, kiedy słyszy się z zewnątrz głosy, że wszystko jest ok, że szuka się dziury w całym, nie wiadomo o co tutaj chodzi wszystkim, szczególnie tym, którzy podnoszą te tematy na sesję. Jest źle. Jest źle. I o tym po prostu trzeba pamiętać. Chcę powiedzieć, że te zmiany w projekcie uchwały dotyczące zmian budżetu, to są zmiany tylko między rozdziałami przesunięcie środków. To nie są te pieniądze, które ostatecznie zamykają sprawę. Pojawi się jeszcze szereg innych rzeczy dotyczących zobowiązań nie tylko ze spółkami, ale ze spółdzielnią mieszkaniową, z TBS-em, z innymi podmiotami i to naprawdę będzie duży problem. Dlatego już dzisiaj sygnalizuję tym wszystkim, którzy tworzą budżet, nie tylko ten budżet zasadniczy gminy, ale te małe budżety w swoich jednostkach podporządkowanych samorządowi bogatyńskiemu, żeby po prostu nie tworzyć tych budżetów tak jak poprzednio, że coś będzie niedoszacowane, że w czwartym kwartale będziemy stawali znowu na głowie, żeby po prostu w jakiś sposób dopasować, zrobić tą masowość. Dlatego ja z tego miejsca zachęcam wszystkich, żeby tworzyli ten budżet tak, jakie są rzeczywiste, realne potrzeby. Żeby nie trzeba było wracać w miesiącu, bo w 2019 roku do tego, że to jest konsekwencja tej sytuacji, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Gdyby było inaczej, gdyby nie było tyle osób odpowiedzialnych między innymi za finanse publiczne, to co będziemy rozpatrywali w konsekwencji kilka punktów dalej podczas dzisiejszej sesji odwołania, powołania skarbnika, to pewnie jakoś inaczej by się nam rozmawiało, bo być może jest tak naprawdę, że czegoś nie rozumiemy, że jakieś te pieniądze są w jakimś miejscu, a my jesteśmy nieudolni, czegoś nie widzimy, po prostu wychodzimy z jakąś taką niepowiadnością. I okazuje się, że z pieniędzmi, które są pieniądzem publicznym, po prostu trzeba postępować inaczej. Do tego pieniądza, szczególnie publicznego, trzeba mieć większy szacunek, jakim cieszył się ten pieniądz w poprzedniej kadencji. Tyle tylko mogę powiedzieć, bo to jest smutna refleksja. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan radny Dawid Szczepanik. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, ja mam pytanie do Pani Skarbnik, bo mówimy tutaj o zwiększeniu wydatków budżetowych, a ja mam tak prośbę o zapewnienie przez Panią Skarbnik, że zmniejszając wydatki budżetowe z działu 801, dokładnie dotyczącego liceum kształcącego wynagrodzenia osobowych pracowników, nikogo tam nie krzywdzimy, jak również działu 852, jeżeli chodzi o ośrodek pomocy społecznej, tam również są wynagrodzenia osobowe. I no, chciałbym po prostu mieć zapewnienie, że wychodząc z tej sesji nie będzie stał ktoś z liceum czy z ośrodka pomocy społecznej i zarzuci nam, że zabraliśmy im pieniądze. Ja chciałam tylko powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że te przez przeniesienia wydatków występują na wniosek jednostki zainteresowanej i na pewno liceum ogólnokształcące zawnioskowało, pozostawiło te środki do dyspozycji, ponieważ nie wykorzystało środków, akurat właśnie tutaj jest to na wynagrodzenia i zakup energii. Te środki po prostu zostały wolne. Tak, te środki zostały wolne i one na pewno zabezpieczyły te jednostki, którym zabrakło, czyli ta szkoła numer 5 została tutaj wprowadzona też
ma zapewnienie środków na wynagrodzenia. A jeśli chodzi o tą część socjalną, również wniosek Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny wskazywał miejsce, gdzie należałoby zmniejszyć wydatki. Po prostu nie zostały wykonane wydatki w zakresie zasiłków szkolnych, albo zasiłki socjalne. Również Ośrodek Pomocy dokonywał przesunięć w inne miejsca, gdzie konieczność nastąpiła zabezpieczenia tych środków. Także na pewno z pełną odpowiedzialnością mówię, że jest to na wniosek jednostek. Bardzo dziękuję. Pan radny Jerzy Wiśniewski. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, pani skarbnik, pani sekretarz, szanowna rado, drogi audytorium. Ja mam pytanie do pani skarbnik jako fachowca w tej dziedzinie. Czy może pani pokusić się o stwierdzenie, że ta umowa factoringu, która popłynęła od zarządu GPO na kwotę około 3 900 000 zł, a później została przekształcona na umowę subrogacyjną. Czy to nie wynika, i tutaj też korzystam z obecności pani prezes GZMK, która takie sprawy z przepisów o spółkach handlowych ma, na pewno też ma na palcu, czy to nie wynikało z przymusu dotyczącego działalności tych spółek? Bo tutaj kolega Oliasz wspomniał, że zarząd zadziałał na szkodę miasta i na szkodę własnej spółki. Nie zarząd. Ci, co podpisywali tą umowę, nie płacili pieniędzy dla spółek. Czyli burmistrz i skarbnik. Nie zarząd. Czyli nie chodzi tutaj o spółki? Nie. No to tutaj mam już jedną kwestię wyjaśnioną. Dziękuję. A proszę mi powiedzieć, czy ta umowa musiała o faktoringu i o subrogacji być zawarta w oparciu o kodeks spółek handlowych? Na moją wiedzę spółka GPO nie regulowała swoich zobowiązań z uwagi na to, że wystawione faktury złożone w Urzędzie Miasta nie były płacone. Upływał termin płatności i żeby regulować własne płatności, żeby zachować ciągłość działania spółki, spółka niestety musiała sięgnąć po inne narzędzia i dokonać sprzedaży wierzytelności. No tak się niestety niefortunnie stało, że to akurat gmina była tą stroną, która nie dokonywała płatności i to jak słychać, jak widać, nie mały kwot. No, z uwagi na zachowanie płynności, ciągłość funkcjonowania spółki, ta umowa faktoringu prawdopodobnie została spisana. No i główną przyczyną było to, że gmina nie uregulowała zobowiązań z tytułu umów i z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Bardzo dziękuję. Pan radny Piotr Kalecki. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna rado. Pani burmistrz, ja mam pytanie do pani skarbnik uzupełniające do tego, co pani się przed chwilą wypowiedziała. Od kiedy gminne przedsiębiorstwo oczyszczania przestało dostawać pieniądze od gminy na opłacanie prac? Czy można to domniemywać o jakimś działaniu? Jest na sali obecna również pani prezes. Być może chciałaby tutaj zabrać głos. Jeżeli to bardzo proszę. Dokumenty, z którymi dysponujemy, czyli ze skanów umów, faktoringu, z zestawień faktur, które były do zapłaty, ja tam widziałam daty nawet lipcowe, lipiec 2017. Szczegóły prawdopodobnie przekaże pani prezes, ale na moją wiedzę i na to, co ja widziałam w dokumentach i późniejsze terminy, no to tam już były faktury, który termin płatności upływał już w lipcu. Także to się ciągnęło już do października. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani prezes Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczenia, pani Jolanta Mietrzewa Marcinowicz. Bardzo proszę. Pani burmistrz, drodzy radni, szanowni państwo, byliśmy zmuszeni do podpisania
podpisania umowy faktoringowej, żeby spółka utrzymała płynność finansową. Zaległości były, odkąd przyszliśmy. Przyszliśmy w lutym 2018. Już się borykaliśmy z dużymi zaległościami. Także podpisaliśmy umowę faktoringową w lipcu 2018 roku z płatnościami. To była umowa z firmą BFF, która uwzględniała przejęcie wierzytelności na tą firmę, płatności, których nam gmina nie płaciła. Dlatego, tak jak powtarzam, i pani skarbnik mówiła, że te płatności były konieczne, podpisanie z tą firmą umowy, z uwagi na to, że spółka traciła płynność finansową. A jeszcze odnośnie podpisania tej umowy, my dopłaciliśmy, proszę Państwa, ponad 100 tysięcy złotych po to, żebyśmy odzyskali swoje pieniądze, podpisując tą umowę. Oprócz tych 20 tysięcy my zapłaciliśmy dodatkowo 100 tysięcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę poczekać, Pani Prezes, tutaj jeszcze... Pani Prezes, proszę poczekać. Dobrze, ja mam tylko dwa pytania do Pani. Jedno to jest takie, jeżeli tu woli wyjaśnienia radnemu Jerzemu Wisielskiemu, ja nie powiedziałem, że to spółka działała, że to zarząd spółki Wisielskiemu, że to nie zarząd spółki działał, a nie korzyść, tylko burmistrz i skarbnik. Mówiłem to dlatego, że w ramach podpisanych umów nie przekazywali środków za wykonane zadania bądź zlecone zadania. To się borykało z tym, że spółka musiała zaciągnąć pożyczkę bądź umowę faktoringu, potem przekształconą w subrogację, po to, żeby spłacać zobowiązania i wypłacać należności wobec pracowników i dostawców. To jest jedna rzecz. Pani Prezes, ja mam tylko jedno pytanie. Pani mówi, że od 2018 roku, jak Pani przyszła, objęła zarząd w spółce, spółka borykała się z nieterminowymi bądź nie spłaconymi zobowiązaniami gminy wobec przedsiębiorstwa, którym Pani zarządza. Niech mi Pani odpowie jedną rzecz. Czy od okresu od lutego, kiedy Pani przyszła do listopada, do dnia wyborów, poinformowała Pani radnych bądź któregokolwiek radnego o tym, że boryka się Pani z taką sytuacją, ma Pani trudności i dalej wykonywała Pani pracę bądź zadania zlecone, nie otrzymując za to pieniędzy. Dziękuję. Tego typu informacje można powiedzieć, jeżeli chodzi o radnych, pisma ponadające wypłaty pisaliśmy do urzędu. Pisaliśmy do urzędu. Komisja, na radę, nic żeby nie widzieć. Proszę Państwa, no, skoro płatnikiem jest urząd, my pisaliśmy pisma do burmistrza miasta i gminy. Rada jest organem kontrolnym, Pani Prezes, w każdym zakresie działalności do organu wykonawczego, jakim jest burmistrz. Jeżeli są takie problemy, należało poinformować przewodniczącego rady, bądź komisję rewizyjną albo komisję techniki. Wtedy można by było reagować i dzisiaj nie mielibyśmy takiego problemu, jakim jest spłata zobowiązania i z tego tytułu poniesienie kosztów w postaci oceny. Ale to nic zostało, to dobrze. Chciałem tylko to wiedzieć. Jeżeli jeszcze mogę dodać. Tak jak mówię, przyszliśmy w lutym i już borykaliśmy się z komornikiem. Były zaciągnięte, były kupione kostki z EPORE i my, płacąc komornika, była kwota 200 tysięcy, dopłaciliśmy do tych płatności 70 tysięcy, mając już komornika. Te sprawy były cały czas monitorowane i były wysyłane pisma do burmistrza z prośbą o płatności. Dziękuję. Do Pani Prezes pytanie? Tak, Pani Prezes, bardzo proszę, jeszcze chwileczkę. Pan Dawid Szczepanik, proszę. Pani Prezes, ja mam do Pani takie pytanie, bo Pani w lutym obejmowała funkcję prezesa, tak? Co Panią kierowało, że Pani objęła tą funkcję, wiedząc o tak poważnych problemach finansowych spółki? Co mną kierowało? To, że znacie na gospodarce odpadami, Panie Radny. I to, że w
GPO, a że wcześniej już pracowałam jako naczelnik, znałam specyfikę tego zakładu, a w kopalni pracujący rok czasu, proszę Państwa, no można powiedzieć też chciałam odejść z kopalni, ponieważ pracując rok czasu byłam bez zakresu obowiązków. Generalnie pomimo tego, że wiedziałam, że jest ciężka sytuacja spółki, podjęłam się tego zadania. Myślę, że dużo Państwu powiem na ten temat, mówiąc o gospodarce odpadami na sesji poświęconej, myślę, że w styczniu, z panem burmistrzem rozmawiałam ten temat, a myślę, że to odnośnie kopalni, to widzę uśmiech od pani przewodniczącej, to tak naprawdę było, proszę Państwa, przez rok czasu byłam w kopalni bez zakresu obowiązków. Pomimo tego, że uważam, że mam dosyć dużą wiedzę odnośnie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, to był jedyny rok, proszę Państwa, w moim życiu, jak pracowałam w kopalni 16 lat, gdzie nie zajmowałam się ochroną środowiska. Tam po prostu generalnie specjalistów chyba nie potrzebują tego typu. Dlatego podjęłam się tak trudnego zadania, decydując się na odejście z kopalni do spółki gminnej. Dziękuję. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący. Pani przewodnicząca, szanowna rado, pani burmistrza, nie będziemy rozmawiać na temat kopalni, bo nie na to się spotkaliśmy, żeby rozmawiać na temat struktury organizacyjnej zatrudnienia w kopalni, bo to nie o to chodzi. Na temat gospodarki odpadami na pewno będziemy jeszcze rozmawiać i czekam z niecierpliwością na ten temat, dlatego że zobaczymy, jak ta gospodarka odpadami i pozycja kosztowa, jeżeli chodzi o zarządzanie wysypiskiem i całą gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy, jak to wygląda. To jest, ja dobrze zrozumiałem, proszę już nie podchodzić do mównicy, pani prezes, to pan burmistrz zaproponował pani objęcie stanowiska prezesa zarządu gminy przedsiębiorstwa oczyszczania, tak? Tak. Tak pani powiedziała, tak? Już rada radosza w ogóle nie przyszedł do niczego, widzę, dziękuję. Bardzo proszę, według kolejności pan Zbigniew Szankowski. Pani przewodnicząca, wysoka rado. To jest kolejny przykład komunikacji pomiędzy jednostkami podległymi samorządowi, pomiędzy organem a relacjami między organem kontrolnym. Ja powiem tylko tyle. Nie warto w tej chwili omawiać każdego podmiotu ze sobą, bo nie jest to przedmiotem dzisiejszej sesji. Przyjęliśmy to informacyjnie, natomiast proszę sobie wyobrazić, czy przyjąć do wiadomości, że gdyby rzetelnie była wykonana ocena organu kontrolnego, jakim jest Rada, w roku 2017 przy przyjęciu sprawozdania finansowego za bieżący rok, czyli rok 2017, z pewnością nikt by dzisiaj tego typu pytań nie zadawał, bo ta wiedza byłaby już dostarczona radnym w tym okresie. I proszę sobie wyobrazić jeszcze jedną rzecz, bo dzisiaj można robić duże, wielkie oczy, zdziwienie, że mamy do czynienia z tak trudną sytuacją, a przecież to nie kto inny, tylko większość z tej Rady zdecydowała się o udzielenie burmistrzowi miasta i gminy za tamtym okresie właśnie absolutorium. Absolutorium, kiedy już było wiadomo, że są rozszerzenia regionalne i geograficzne dotyczące działań, ułamania dyscypliny finansów publicznych. No i tyle, to jest efekt. Mieliśmy tą drogą i tyle. Tak, weźmy i zupełnie inaczej, jak poprzednia kadencja na temat, bo nie tylko, że ja zachęcam, ale chyba będziemy musieli to zrobić, żeby pokazać społeczeństwu, że ktoś pilnuje tych publicznych złotych. Nie rozmawiamy już podobne. Żadnej ze spółek w tej chwili przegłosujmy tą uchwałę, którą mamy przegłosować i nic nie dalej. To szkoda czasu na dzień dzisiejszy.
Bardzo proszę, jeszcze pan Jerzy Wiśniewski. Pani przewodnicząca, szanowna rado, ja mam tylko króciutką. Chciałbym podzielić się uwagą w związku z tym, co powiedział, o czym mówił mój przedmówca Dawid Szczepanik. Dawid, tamta sytuacja z okresu, kiedy pani prezes została panią prezes zarządu GPO, była nie tylko trudna w sensie finansowym, ale też, jak pamiętamy wszyscy z poprzedniej kadencji, był tam stosowany mobbing wobec pracowników. Ja bym używał to określenia za mordyzm. Nie przestrzegano podstawowych praw pracowniczych. Jeżeli pani prezes nie udało się naprawić finansów w innym przedsiębiorstwie oczyszczania, to przynajmniej w tym aspekcie ludzkim zrobiła to, co należało. Dzisiaj pracownicy do GPO z chęcią wracają i podejmują pracę. W tamtym okresie, ja tylko mówię o aspekcie, dlaczego my byliśmy tak bardzo chętni, żeby zmienić tam zarząd GPO, nie tylko z powodów finansowych. Nie tylko z powodów finansowych. Ja o tym mówiłem nawet kilka lat temu na jednej sesji. Już o tym wspominałem, o takim traktowaniu praw pracowników. Dziękuję. I tym głosem zakończyliśmy dyskusję. Głosujemy nad zmianami projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na sali jest uprawnionych 16 radnych. Głosowało 16 radnych i 16 radnych było za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny temat naszych obrad dzisiejszych. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy. I tym razem również poproszę panią skarbnik. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, panowie radni. Mamy jeszcze do przedstawienia projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Ja tylko pokrótce od razu zaznaczę, że to nie jest kolejny kredyt, który gmina chce zaciągnąć. Jest to taka jakby łącząca, uchwała łącząca i zabezpieczająca ten okres przejściowy, kiedy nie mamy jeszcze podjętej uchwały budżetowej. Zawsze było to, ten temat podjęty był, że tak powiem kolokwialnie, właśnie przy podjęciu uchwały budżetowej. Ponieważ póki co pracować będziemy na projekcie budżetu na 2019 rok, przyjęcie tej uchwały jest konieczne z uwagi na to, że właśnie punkt uchwały budżetowej zawiera zaciągnięcie tego kredytu odnawialnego. W związku z tym, że przesuwa nam się to wszystko w czasie, konieczne jest podjęcie krótkiej i dodatkowej uchwały, która zostanie uchwalona, zostanie uchwalona dziś, natomiast zostanie uchylona z chwilą podjęcia uchwały budżetowej. I tak, uchwała Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie upoważnienia burmistrza miasta i gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy. Na podstawie artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera d, artykuł 89 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się, punkt pierwszy.
Ustala się limit kredytu obrotowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 10 milionów złotych. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 10 milionów złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu potrzeb gminy. Paragraf drugi. Termin składu kredytu krótkoterminowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ustala się na dzień 31 grudnia 2019 roku. Paragraf trzeci. Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy Bogatynia. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Bogatynia. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jak już wspomniałam wcześniej, to ta uchwała ma relację taką wiążącą i chwilową, ponieważ uchwała ta zostanie uchylona w momencie przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2019 rok. Dziękuję. Proszę zaczekać. Pan Jerzy Wiśniewski. To jest pani skarbnik, to jest żona tego korepta, na pewno wszyscy radni zauważyli błąd. Po kwocie 10 milionów następuje słownie złotych 10 tysięcy. Ja już czytałam, ja już nie czytałam słownie, natomiast już zwrócono mi uwagę wcześniej, że ten błąd się wkradł. Już zostało to skorygowane, natomiast w momencie podpisu uchwały będzie to już prawidłowy tekst. Też zwrócono mi uwagę, że jest błąd w treści. Dziękuję. Jednocześnie bardzo proszę radnych również o dodanie słowa w paragrafie 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również bardzo proszę i w takiej postaci będziemy głosowali ten projekt uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 16 radnych na sali jest obecnych. Głosowało 16 radnych i 16 radnych było za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Kolejny punkt naszych obrad. Odwołanie skarbnika gminy Bogatynia, projekt numer 32.2018 i bardzo proszę panią burmistrz. Pani przewodnicząca, szanowni radni, panie radne, szanowni państwo. W imieniu burmistrza miasta i gminy, działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, wnoszę o odwołanie pana Andrzeja Remiana ze stanowiska skarbnika gminy. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Bogatyni w przypadku wniosku burmistrza miasta gminy Bogatynia jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy. Burmistrz miasta i gminy Bogatynia uważa, iż nie ma dalszej możliwości należytej współpracy ze skarbnikiem gminy z uwagi na brak zaufania wynikający ze sposobu i jakości dotychczas wykonywanej pracy, która została oceniana negatywnie przez pracodawcę w zakresie należytego wykonywania obowiązków ciążących na skarbniku, a zawartych w artykule 24 ust. 2 punkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz artykułem 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe doprowadziło do kontrasygnowania czynności w sprzeczności z powyższym przepisem ustawy o finansach publicznych. Odwołanie ze stanowiska skutkuje wypowiedzeniem stosunku pracy z okresem wypowiedzenia wynikającym z kodeksu pracy, jednak z dniem podjęcia uchwały pan Remian przestaje pełnić funkcję skarbnika gminy i obowiązki wykonywane przez pana Remiana przejmie nowo powołany skarbnik gminy. Myślę, że nie muszę nic dodawać, bo sami państwo dzisiaj
dzisiaj zabierając głos, głosując, no, w pewnym sensie potwierdzają tutaj to, o czym mówi pan burmistrz, że działanie pana skarbnika Andrzeja Remiana na szkodę gminy było takie, stąd prośba właśnie, stąd wniosek o odwołanie. Jedynie co dodam, jak państwo wiecie, skarbnik nie przekazał nam raportu o stanie gminy. Kiedy burmistrz zażądał od wszystkich wydziałów sprawozdania, jedynym wydziałem, który tego nie dokonał, to był Wydział Finansowy. To znaczy, pan skarbnik nam nie przekazał takiego sprawozdania, a miał to zrobić do 26 listopada. To jest jedna rzecz, którą pozwolę sobie wymienić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w projekcie uchwały bardzo proszę również w podstawie prawnej artykuł 18 ustęp 2 ma być punkt 3, nie punkt 2. I po tej poprawce przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uprawnionych 16 radnych, głosowało 16 radnych, za było 14 radnych, 2 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Kolejny punkt naszych obrad. Powołanie skarbnika gminy Bogatynia. Projekt numer 33.2018. I również bardzo proszę panią burmistrz. Pani przewodnicząca, szanowni radni. Działając na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, wnoszę o powołanie pani Moniki Niklas na stanowisko skarbnika gminy. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska Bogatyni w przypadku wniosku burmistrza miasta i gminy Bogatynia jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. Z uwagi na podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Andrzeja Remiana z funkcji skarbnika gminy koniecznym jest powołanie nowej osoby na to stanowisko. Pani Monika Niklas spełnia wymagania formalne określone w artykule 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Cieszy się pełnym zaufaniem burmistrza miasta i gminy Bogatynia. A ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia daje rękojmię należytego wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Na uwagę zasługuje również fakt, iż pani Niklas dotychczas zastępowała pana Remiana w trakcie jego nieobecności w pracy, co oznacza, iż posiada wiedzę o zakresie pracy, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku skarbnika gminy. Dodam jeszcze, że pani Monika Niklas w roku 2000 kończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość, specjalność rachunkowość i audyty, uzyskując tytuł magistra. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku podatki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz roczne studium przygotowawcze na doradcę podatkowego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne ministra finansów, potwierdzające wymogi kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym. W latach 96-2007 pełniła stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju. Od roku
2007 zatrudniona jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. W latach 2007-2013 jako inspektor do spraw księgowości budżetowej i rozliczeń w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, a od roku 2014 jest pracownikiem Wydziału Finansowego na stanowiskach inspektora do spraw planowania budżetu, inspektora do spraw płac, inspektora do spraw księgowości budżetowej. To wszystko. Proszę bardzo o przyjęcie wniosku pana burmistrza. Bardzo dziękuję. Czy przed głosowaniem pani Monika Niklas chciałaby coś jeszcze od siebie dodać? Bardzo dziękuję. A więc przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Bogatynia. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Z uprawnionych 16 radnych na sali głosowało 16 radnych. Za podjęciem uchwały było 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Gratulujemy. Może w tym momencie pani chce coś powiedzieć. Bardzo proszę. Życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.